Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Drosty52 i moi drodzy, witam was w 71. odcinku, tak mi się wydaje. Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Mertany Archolos. Moi drodzy, jesteśmy przy Kazimie i możemy mu oddać strój oraz złoto. Przyniosłem strój i złoto. Co jeśli strażnik spróbuje mnie zatrzymać? Sam sędzia wyraził zgodę na wpuszczanie wszystkich licytujących do Starego Miasta. A ty wyglądasz jak typowy zamożny kupiec. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, to oboje trochę na tym zarobimy. Spotkamy się za 2 dni pod twoim nowym domem. No dobra, Kazim, czyli chwilowo mamy, widzę, że sprawę zamkniętą. Ja może bym poszła do Ernesto zakończyć zadanie. Robi się też wieczór, więc za niedługo będziemy mogli tutaj poszaleć sobie... Tutaj konkretnie przy tych ławeczkach. W sumie nawet moglibyśmy teraz się za to wziąć. Tylko jak się prześpię, to od razu będę miała więcej HP. Chyba że weźmiemy sobie, usiądziemy na fotelu. Kurde, to nie tak. Na ławce chyba możemy czekać. A spróbuję zaczekać na ławce. Są na to duże szanse. Byłoby miło. O właśnie, zaczekaj do północy. Szybko minęło. Wyskakuj ze złota, stary dziadu. Ej, co? Co się dzieje? Pomocy! Nie obawiaj się, szefie. Obronię cię. No i pięknie. Masz łatwą robotę, bo nie mam HP. I specjalnie nie wyciągnę broni. Fajny masz tasak. Dlaczego on mi nic nie robi? Czy jemu po prostu kryt nie wchodzi? O, no. No i pięknie, dziękuję. Fajnie, zadanie zaraz będzie z głowy. Pójdziemy się przespać do jakiegoś domu, żeby sobie zregenerować oczywiście siły życiowe. I potem się zobaczy. Ha! Zostałeś pokonany, ty bandyto! Zejdź mi z oczu, albo cię jeszcze raz pokonam! Jasne. Ja mam moją broń, rozumiem. Tak. Mam. To co? Idziemy do pierwszego lepszego domu się może przekimać. Potem oddamy Ernesto zadanie. I powinno być dobrze. Jakieś pokoje jak najbardziej. W ogóle tutaj ludzie mieszkają, bo nie widać. Nie wiem, ale do rana. I co z tym teatrem obitej twarzy? Dobra, czyli to wygląda w ten sposób. Okej. Mądra decyzja. Niby o północy mam się spotkać z tamtym gościem, ale mi się wydaje, że na spokojnie możemy to zrobić w dzień, bo... Moment, tylko źle idę. Nie, widzę, że tego ochroniarza teraz nie ma. Czyli faktycznie... No, do mnie do Poznania to już? Czas odwiedzić Kazima pod domem na Starym Mieście. No dobrze, no to chodźmy. Tylko, żebym się teraz nie pogubiła. No i miło, naprawdę. To będzie tutaj po tej stronie, o ile się nie mylę. Siup. I zejdziemy sobie oczywiście na dół. No i sprawdźmy. Jesteś wreszcie! Przywitaj się z nowym właścicielem domu w Starym Mieście. Muszę przyznać, że sędzia był trochę zdziwiony, ale nie miał wyboru i musiał sprzedać mi ten dom. Zająłem się też plakatami, więc nie będą mieli na nas żadnych dowodów. Pozostaje teraz jedynie kwestia mojego wynagrodzenia. Wiesz, trochę się nachodziłem, nadstawiałem własną głowę. O Boże. Co powiesz na drugie tyle, ile musiałeś za niego zapłacić? Liczyłem na trochę więcej, ale zgoda. To był twój plan, a ja i tak nie mam zamiaru zostawać tu na dłużej. Okej, muszę zapłacić za klucze do domu, tylko że ja teraz chwilowo nie mam hajsu.
Dobra, przy okazji jesteśmy obok Ernesto, także możemy mu powiedzieć, że zadanie wykonane. Dostarczyłem zupę. Wyśmienicie! Jak zareagowali magowie? Wydawali się... zadowoleni. Z pewnością już zmienili o tobie opinię. Wspaniale, wspaniale! Spisałeś się, Marvin. Czas porozmawiać o twojej nagrodzie. Przyjmij proszę tę butelkę wina. Pochodzi z jednego z najstarszych roczników, które tu trzymam. Dodatkowo, jeśli będziesz kiedyś miał ochotę na butelkę świeżego trunku, to możesz śmiało mnie odwiedzać. No i dobrze. Tak jak właśnie myślałam, on nas zagadał. Za parę nędznych sztuk złota jesteś gotowy latać z miską śmierdzącej zupy? Jak jakaś kelnerka? O co ci chodzi? Co z ciebie za facet? Założę się, że ledwo jesteś w stanie udźwignąć zardzewiały miecz. Chcesz mnie sprowokować? To dawaj, pokaż jaki wielki z ciebie wojownik. Nie będziemy się przecież bić tutaj, jak jacyś barbarzyńcy. Mhm. Chodź za mną. No dobra, laska, to chodź. Gdzie ty biegniesz, kobieto? W ogóle podoba mi się, że kobiety mają... Okej, widzę, że idziemy w jakiś ślepy zaułek, dobra. Podoba mi się, że faktycznie w gotiku kobiety się inaczej poruszają niż mężczyźni. Wow. Co ty robisz? No już wiem chyba, gdzie biegniemy. Dobra, pokaż, co potrafisz. No dawaj, laska. Może i masz fajny młot. I co z tego? Oj, laska. Jeszcze cię okradnę. Co ty miałeś za młotek? Młot Ilse. Ale fajna broń obuchowa. Trzeba przyznać, że trochę mi przypierdzieliła tym młotem. Zobaczymy, co będzie następnym razem. Ty... Jak ty to zrobiłeś? Musiałeś oszukiwać! Niemożliwe, że pokonał mnie ktoś taki jak ty! Uspokoisz się wreszcie? Pokonałem cię w uczciwym pojedynku. Tak, chyba masz rację. Nie doceniłam twoich umiejętności. Masz, trzymaj to. Zasłużyłeś sobie. Pas mistrza od niej dostałam. Jak to pas mistrza? Co to daje? Premia do walki broni jednoręczną i dwuręczną plus 5. No, jakoś bardzo mnie to nie rajcuje. Dobra, bo ja potrzebuję teraz komuś posprzedawać trochę gratów, żeby móc sobie wykupić dom. Więc najlepiej byłoby znaleźć jakiegoś oczywiście handlarza. I tak się zastanawiam. Tutaj jest oczywiście ten sklep z biżuterią niedaleko. Ewentualnie u Ernesto moglibyśmy trochę też coś sprzedać. Ale tutaj z biżuterią chyba lepiej. Cześć, Suzan. Mam nadzieję, że sprawa, jaką do mnie masz... No nie wiem. Wybierz. Mam ochotę ci coś posprzedawać. Na przykład, nie wiem. Tylko, że ja będę ci z broni sprzedawała. Gigus. Miecz Aleny już chyba go sprzedam. Miecz z magicznej rudy też. Młot Ilse. Zbutwiała włócznia, zardzewiały lekki oszczep, miecz lewko, kordelas, orkowy młot, długi miecz, stary zakrzywiony miecz, razy dwa, maczuga żabo ludzi, podejrzane tasaki zostawiamy, wilczy kieł, jakieś zardzewiałe. Dobra, kilofy zostają, tutaj to też, nóż zostaje, złota kusza oczywiście zostaje. Tą gorszą mogę sobie sprzedać i tą również. No i tą, i proce, i strzały. I już mamy oczywiście tyle pieniędzy, ile trzeba. W ogóle widzę, że mam też zdjętą kuszę. Dobra, to co, idziemy myślę, że wykupić nasz nowy dom. Teatr obitej twarzy jeszcze musimy zrobić, także może byśmy się przespali do północy, skoro gościu miał o północy być. Mam nadzieję, że się laska nie fochnie, że sobie tutaj śpię. Jest zresztą ochroniarz, więc... Do następnej północy.
Wynocha z mojego łóżka! Już idę, Susan. Czego u diabła chcesz? Dobra. Teraz, żeby się nie pogubić i trafić na miejsce. To było tutaj i widzę już naszego ochroniarza. I o to chodziło! Brawo! Teraz mój szef myśli, że nawet tutaj jest niebezpiecznie i mojej pracy nic nie grozi. A co z moją nagrodą? A, prawda. To powinno ci wystarczyć. Oj, stary, trochę mało, ale w sumie czego ja oczekuję po czymś takim. Dobra, to co? Idziemy wykupić nasz nowy dom. Wow, to może być naprawdę fajne. Będzie miło. Teraz tylko się nauczyć trafiać pod nasz dom. Cześć, Kazim. Proszę, to klucze do domu. Okręcę się jeszcze trochę po Archolos i gdy sprawa trochę ucichnie, to podpiszemy u Mateja dokument dotyczący sprzedaży. Super. Co teraz zrobisz? Chyba nie pozostaje mi nic innego, jak dokończyć swoje sprawy i znaleźć pierwszy lepszy statek, który mnie stąd wywiezie. Tej wyspy nie czeka nic dobrego. Cieszę się, że twój plan wypalił. Dzięki tobie nie muszę się chociaż martwić o pieniądze. Mhm. Okej. No a my możemy wejść do naszego domu. Widzę, że będziemy musieli zainwestować w meble, własny dom. Do mnie do poznania. Ach, musimy iść do sędziego, że udało nam się sprzedać. Mamy nowy wpis też odnośnie własnego domu. Podejrzewam, że to jakaś nowa ta zakładka. Tak, własny dom. W końcu wszedłem do środka. Dom jest kompletnie opustoszały i pozbawiony jakichkolwiek mebli. Rozejrzę się po nim, może uda mi się coś znaleźć. No, trzeba będzie na pewno go wyposażyć oczywiście. Ale chyba warto pochodzić trochę z telekinezą i popatrzeć. No proszę, tutaj coś jest. Urządź dom. Urządź sypialnię, pokój dzienny, warsztat, podwórze i ściany. Sypialnie, ustaw łóżko, skrzynie, stół, biblioteczkę, kominek, manekiny. Dobra, to przede wszystkim pokój dzienny. Wow, warsztat. Kącik kowalski się na pewno przyda, tylko że te rzeczy musimy chyba kupować, mi się wydaje. Ale wow, naprawdę fajnie. Of, kurczę, mamy krąg teleportacyjny. No niewiarygodne. Runa teleportacyjna. No i świetnie. O to chodziło. Zajebiście. Dobra, oczywiście na razie cały dom jest pusty, ale mamy runę teleportacji, to naprawdę wow. Dobra, myślę, że na razie zamkniemy tutaj nasze drzwi, wychodzimy. Jest noc, nie mamy na razie jeszcze żadnego łóżka, więc trzeba będzie skorzystać z jakiegoś przypadkowego. Chciałabym się przespać i teraz już nam zostało... Okej, do mnie do poznania, musimy iść do sędziego, tylko gdzie sędzia będzie? Sędzia pewnie będzie tam, gdzie jest gubernator. Także możemy się tam oczywiście przebiec. To było tutaj do góry, prawda? Raczej tak. Chociaż teraz pewnie już sędzia śpi, no ale... Najwyżej go obudzimy. Gorzej, jak nie będzie chciał z nami rozmawiać. Tu jesteś. Cześć. Rozwiesiłem wszystkie ogłoszenia. Jesteś pewny, że rozwiesiłeś dokument we wszystkich miejscach? Na licytacji nie było prawie nikogo. Tak, wciąż tam wisiały, gdy ostatnio przechodziłem. No cóż, ten dom musi mieć gorszą reputację niż myślałem. Dobrze, że w ogóle udało się go sprzedać. Oto twoja nagroda. Dziękuję bardzo. I co? I po zadaniu. Wow. Dobra, mam nadzieję, że goście się tam nie obrażą, że wejdę na górę się przekimać. Ale cholera, co się dzieje? Ale potrzebne mi to oczywiście. Cześć, panie urzędnik. Pożycz łóżko.
Dobra, super. No i co? Widzę, że sporo pulpitów, ale już nie chcę się tego czytać. No to jak? Mamy zadanie oczywiście z tym całym Brunem. Moglibyśmy się tym zająć, a potem już nam zostało tylko i wyłącznie zadanie główne, także pędzimy prędko do bramy, która znajduje się do zachodniej bramy. Dobrze mówię. Chyba tak. Dobra, wyjdę tędy? Wyjdę. Tylko, że jestem przy wschodniej teraz, więc musimy przebyć się przez całe miasto. No niestety, tak to jest. Także, no tak, to jest nasze ostatnie zadanie, jeżeli chodzi o takie dostępne, przynajmniej o których się orientuję, o których wiem. Nie wierzę w to. Zobaczymy, co będzie z tym wszystkim dalej. Wydaje mi się, że raczej nie znajdziemy już niczego tutaj w mieście. Może jakieś losowe wydarzenia, za które dostaniemy punkty doświadczenia, ale to raczej tyle. Dalej mamy do zwiedzenia oczywiście kanały oraz okolice tej pradawnej świątyni, o której wam mówiłam parę odcinków temu. W sumie mam pewnie parę starych monet i mogłabym oddać Mironowi, ale to na razie pies z tym. Chodźmy zrobić zadanie tutaj z panami. Mój kompan też znalazł ludzi do pomocy, więc wszystko idzie zgodnie z planem. Gotowy do drogi? No. Gotowy, ruszajmy. No i pięknie. Nie wiem, gdzie panowie mnie ciągną, ale widzę, że jeden gościu jest z gildy kupieckiej też. Taki najemnik wynajęty. No dobra. Gdzieś tutaj złożę żelaza, tak? A to nie przypadkiem tam, gdzie właśnie ci bandyci byli? Bo to tak wygląda, jakbyśmy tam właśnie biegli. Nie biegniemy tam. Dużo polnych bestii. Czy my biegniemy do miejsca, gdzie jest jedno jedyne złoże żelaza i tam znajduje się golem, którego jeszcze nie pokonałam? Tylko dlaczego wtedy z zachodniej bramy, a nie ze wschodniej? No, widzę, że atakowańsko jest. Błagam was, ten błotniak by was zeżar. Co to jest za cholerstwo? Jezusie Maryjo. Twardziel, kim ty jesteś? Co to za paskuda? Chciałabym to coś zabić, ale widzę, że są problemy. O! Pięknie, listy gończe. Okej, widzę, że jakiś tak samo kretoszczur. To, co się dzieje tutaj, to jest jakieś po prostu, ja nie wiem, skąd te zwierzęta się tu pobrały. Jezu, aż grę tak laguje, bo za dużo wszystkich postaci i wszystkiego. No kurde. Teraz to, że już w ogóle nie wiem, gdzie my biegniemy. Ale fajnie, że udało się kolejny list gończy załatwić. Wygląda, że biegniemy faktycznie tam, gdzie... A nie, biegniemy tutaj? A tutaj też była gdzieś jedna właśnie taka jaskinia ze złożami. Z tego, co pamiętam. No dobra, warto się dowiedzieć, warto sprawdzić. Tam na dole widzę, że się też kretoszczury zrespiły. Ostatnio jak tutaj biegłam w trzecim rozdziale, to nie było tych potworów. Dobra, ja sobie jeszcze po preriówkę bym tutaj wlazła. Pięknie. A my biegniemy gdzieś tutaj. Chyba mnie tutaj jeszcze nie było. Chyba na pewno. Lepiej było tu nie przychodzić. Okej, słyszę jakichś bandytów. Dziwne to było. Co się stało? Mam chyba spowolnienie zarzucone. Nie wiem, ale w ogóle tutaj nie wiedziałam, że jest jakaś taka dolinka. Co tu się odpierdziela w tym miejscu? Co tu się dzieje? No.
Boże, ile expo tutaj jeszcze leżało. Leżało, żyło. Gościu, ty nic nie robisz temu topielcowi, on ci prędzej zeżre głowę niż... No i co, i tutaj ma coś być? No, może i faktycznie. Ej, no ja tutaj nawet nie byłam w tym miejscu, to... Nic tu nie ma. To naprawdę wow. Tak jak mówiłem, jest naprawdę ciasno. Musimy najpierw trochę odgruzować wejście, żebyśmy mogli swobodnie się poruszać. Rozwalcie kawał tej ściany, dobra? Myślę, że szybko się uwiniemy. Gdzie jest goniec? Ach, tutaj jesteś. Zacznij kopać. No dobrze. A w środku okaże się, że jest jakiś troll. Nie. Hej, przyjacielu! Nie skończyliśmy jeszcze pracy. Jestem pewien, że zostało mnóstwo żelaza do wydobycia. Trzymaj, napij się piwka, nabierz sił. Jeśli musisz odpocząć, usiądź wewnątrz jaskini i ogrzej. Okej. To ciekawie. Pewnie tutaj coś w głębi siedzi. O, pełzacze. Na szczęście młode. Znaczy młode. To takie zwykłe. No już nie stanowią problemów. I co, i to naprawdę ma być takie kopanie? Niczego tu nie znajdę. Ach, to w ten deseń. Niczego tu nie znajdę. Po sztuce po prostu bijemy i koniec. Niczego tu nie znajdę. Trochę dziwne. Zawsze kopaliśmy złoża plądrować. W inny sposób. Nie ma czego plądrować. Coś czuję, że to się dobrze wszystko nie skończyło. I nie skończy w tym miejscu. Najemnicy, Nivel, cześć. Widzę, że mogę cię okraść. Fajnie. A ty? Hej. Ciebie też mogę okraść. Tutaj pewnie też jakiś pełzacz. Nie? No dobra, to wydobywamy. Niczego tu nie znajdę. Takie proste zadanie? Niczego tu nie znajdę. Darmowy exp, trochę łupek żelaznych. Niczego tu nie znajdę. Tak sobie myślę, jak to jest wszystko możliwe. Nic tu nie ma. Ciekawi mnie, jak ja sobie teraz radzę z takimi pełzaczami wojownikami. Nic tu nie ma. I co, nowy wpis mamy. Pora na porozmawianie z Brunem o postępach. No dobrze. No to fajnie. O, jest i nasz dzielny pracownik. Muszę przyznać, że uwijałeś się jak prawdziwy kopacz. Podobno na Korinis też potrzebują doświadczonych górników. Może się nad tym zastanowisz. O co ci chodzi? Zrobiłem swoje, rozliczmy się i pożegnajmy. Masz rację, musimy się rozliczyć. Oddaj samorobki, a ja wypłacę ci połowę ich wartości w złocie. Dobra. Trzymaj, tyle udało mi się wydobyć. Ile zarobiłem? Czekaj, policzmy. Naprawdę sporo udało ci się wydobyć. No, wygląda na to, że czas się rozliczyć. Chłopaki! Teraz cię załatwię! Co? Wszyscy będą mnie atakować? Co tu się dzieje, cholera jasna? Ej! No. Dobra. Kto tu się jeszcze z kimś leje? Nie mogę już nikogo innego bić, także... Niestety. Ten cały Bruno to w ogóle nic przy sobie nie miał. Czego nie przeszukałam po prostu. Nic tu nie ma. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Cholera! Coś czułem, że będą z nimi problemy.
Dobrze, że też tutaj byłeś. Inaczej byłoby z nami krucho. No. Bez przesady. Następnym razem wszyscy musimy pamiętać, żeby lepiej dobierać pracodawców. Ano? Teraz tylko znaleźć gdzieś robotę. Cholera. No nic. Jakbyś kiedyś usłyszał o pracy dla górnika, nie w kopalni Araxos czy Królewskiej, to daj mi znać. A raczej nie będę się ruszał, poza karczmę Gerstanda. No dobra. Jak tylko o czymś usłyszę, to ci powiem. Dzięki, stary. Miruch pewnie też będzie zainteresowany. Okej. Dzięki za załatwienie tego oszusta. Nowy na Archolos. O, możemy iść do Lorenzo z tym. W sumie mądre. Dobra, to co? Myślę, że wracamy na szybko. I jeszcze dzisiaj udamy się do tego. Jak to się nazywa? No, do Wilczego Leża. Zabierze nas tam goniec Araxos. Raczej bez problemów. Znaczy, zabierze nas do Węglarzy, a potem sobie tam oczywiście już skoczymy sami. Czy ja tędy będę w stanie wyjść? Byłoby bardzo miło. Jak najbardziej. Te polne bestie przy okazji się wykończy. I będzie po sprawie. Dzień dobry. No. Fajnie, że udało się też dwa listy gończe dzisiaj zrobić. O kurna. Powaliło? Co tu ork robi? To już nie pierwszy ork zwiadowca. Okej. Tak po prostu ork pod miastem? O kurde. Dobra, z tych polnych bestii to może nie będę zbierać syfu, ale ten ork... No nie jest dobrze. Oczywiście pewnie dalej nikt nam nie wierzy w to, że orkowie tutaj są. A ci farmerzy też nic nie widzieli, co nie? Dobra, nie przedłużając, to wracajmy do miasta. Idziemy w takim razie do Lorenzo prosto. Potem weźmiemy sobie spod gildy kupieckiej gońca. Przy okazji zabiliśmy wdowę i zabiliśmy tego kraba wielkiego. Więc miło by było odebrać nagrody. Może zacznijmy od odebrania w straży miejskiej, bo w gildii mamy dwie rzeczy do załatwienia, a nie jedną. Tutaj prawdopodobnie odbierzemy za tą wdowę, no bo Oktaw się zajmuje ludźmi, a Garros się zajmuje oczywiście zwierzętami. Raczej bez zmian, jeżeli o to chodzi. Cześć, Oktaw. Ładnie, ładnie. No, za wdowę dostaliśmy naprawdę dużo wszystkiego. Musiała być naprawdę upierdliwa, skoro tak to wyszło. No i co? I wracamy w takim razie pod gildię kupiecką. Pójdziemy do Lorenzo, pójdziemy do Garrosa i weźmiemy sobie gońca pod obóz węglarzy. Wow, jestem naprawdę zadowolona w sumie z tego, jak ładnie nam się wyczyścił dziennik. Cały czas łaję tego cieniostwora gdzieś tutaj za ścianą. Dobra, idziemy w takim razie do Lorenzo. Cześć. Hej. Gildii nie przydałaby się kopalnia żelaza? Gildii przyda się wszystko, na czym można zbić interes. Kopalnia żelaza się do tego zalicza. Znalazłem jedną, kiedy pewien facet próbował mnie oszukać. Znajduje się w niewielkiej kotlince przed miastem. Powiadasz? Znajduje się przed samym miastem i nikt jej jeszcze nie zajął? Już tam wysyłam ludzi. Masz. Za zorganizowanie nowego źródła dochodu należy ci się nagroda. Dziękuję bardzo. Widzę, że ładnie nam idzie, jeżeli o to chodzi. Jeszcze zaraz odbierzemy nagrodę oczywiście za przestępcę, a raczej za bestię. Cześć, Garros. Chcę po... Nie, tylko... nie chciałam trenować. Chcę... Doskonale. To pasku... Trzymaj. Jasne. Dzięki wielkie.
No i co? I bierzemy w takim razie na szybko jeszcze gońca Araxos. Myślę, że dzisiaj dużo z fabuły już raczej nie zrobimy, ale coś tam zawsze wpadnie. Nic się w tej sprawie nie zmieni. Hej! Zabierz mnie do Wilczego Leża. A konkretnie do obozu węglarzy, bo do Wilczego Leża musimy już pobiec sami. Podejrzewam, że po drodze się zrespiły jakieś zębacze. Niestety. Albo istety. No z jednej strony exp, a z drugiej strony znowu wybijanie jakichś potworków, to się robi nudne. Chociaż nie widzę, żeby tutaj się coś pojawiło. Dużo będzie tych całych pełzaczy na górze. I tutaj znów nowa ścieżka dźwiękowa. No wydaje mi się, że szukamy oczywiście Ivy. Galbo, w ogóle tu jest więcej ludzi niż było ostatnio. Właściwie może być go tylko żal. Jak wam się tu układa? Źle. Gdziekolwiek poprosimy o pomoc, to albo jej nie otrzymujemy w ogóle, albo tyle, że szkoda gadać. Ach, bo tutaj uchodźcy przyszli do tego miejsca. To wszystko już jest jasne. Tutaj oczywiście sami farmerzy raczej. Już tutaj byliśmy swojego czasu, ale tutaj wtedy nie było praktycznie nikogo. Były jedne wielkie pustki. A tutaj kto jest? No, uchodźca zwykły. No, wy chyba chcecie wybić te pełzacze, co? Hej! Tak to wygląda. Co tu robicie? Ciekawski z ciebie młodzieniec, co? Ciekawość to pierwszy krok do alchemii. Pamiętaj o tym. Okej. Jeśli zaś chodzi o naszą obecność, to sprawdzamy aktualną sytuację w tej oto odkrywkowej kopalni, należącej do Wilczego Leża. No jak widać pełzacze. Czy pełzacze są dla was problemem? Nie do końca. Oczywiście są uciążliwe. Ulryk pewnie przyśle niebawem kogoś, by się ich pozbyć. Ale w tym momencie bardziej interesuje mnie sam skład gleby oraz dalszy potencjał tego miejsca. Gdy już kończyliśmy naszą pracę, z ziemi wyłoniły się te insekty. Jest to jednak dobra okazja do zaobserwowania ich zachowań i odkrycia, co sprawia, że ciągle zamieszkują ten teren. Jak sam widzisz, jest tu całkiem sporo rzeczy do zaobserwowania i zbadania. Kim jesteś? Jestem alchemikiem i pracuję w Wilczym Leżu. Zajmuję się wszystkim tym, co da się wytworzyć za pomocą roślin, części zwierzęcych i wszelkich minerałów. Nieskromnie powiem, że na całej wyspie nie ma drugiego równie oświeconego i wykształconego alchemika. Niestety, zanim zaczniesz pytać, moje zasoby są przeznaczone wyłącznie dla wilczych synów. To rozkaz samego Ulryka. No dobrze. Jak badania? Przez tych tutaj idą opornie. Ciągle muszę pilnować, czy któryś mi czegoś nie ukradł. Dobra, czyli na razie nie atakujecie tutaj. No dobra. No to sprawdzamy dalej tutaj, jak się ma sprawa. Sigmund. Chyba cię nie znam. Jak leci? Pytasz serio? Nie możemy znaleźć swojego miejsca. Ludzie nie traktują nas poważnie, a za niedługo orkowie podbiją tę wyspę. To chyba oczywiste, że źle. No, w ogóle widzę już Ivy w oddali. Esti. Co słychać? Pomału zaczynam wątpić, czy od kogokolwiek na tej wyspie otrzymamy pomoc. Wszyscy nas tylko przeganiają i po nas przeklinają. No nie dziw się, kobieto. No ale dobra. Okej, no to co? Myślę, że wejdziemy sobie wyżej. Tu jeszcze ktoś jest. To jest zwykła farmerka. I tu jest nasza Ivy, która już chce mnie zagadać. Ale zanim, to chciałabym tutaj zajrzeć. Do Gastona i jego syna. Cześć, hey. Nelson. I jak tam? Ojciec dał ci spokój? Myślałem, że tak będzie, ale on oszalał. Wychwala mnie, jaki to ze mnie myśliwy i chce zorganizować jakieś wielkie polowanie. O nie. Co mam teraz zrobić? Wszystko poszło nie tak. Może powiedz mu prawdę. Żartujesz? Wyrzuciłby mnie z domu. Dziękuję za pomoc,
ale muszę sobie jakoś sam poradzić. No dobrze, niestety. Dobra, Lucy raczej nie będzie nic do nas miała, ale mamy tutaj Ivy. Dobra, jesteśmy na miejscu. Spacerek po rozdrożach Archolos jest całkiem miłą odmianą od gwaru tego przeklętego miasta. Nieprawdaż? Przynajmniej w dziczy nic nie udaje twojego przyjaciela chwilę przed rzuceniem ci się do gardła. Miło choć raz dla odmiany wiedzieć, że gdy wyskoczy na ciebie zębacz, masz przy sobie kogoś, kto ci pomoże. Tak, całkiem niezły z nas zespół. Współpraca z kimś bardziej rozgarniętym niż Bradlock i jego banda idiotów to zupełnie inna bajka. Chociaż raz nie muszę robić wszystkiego sama. Od czego powinienem zacząć szukanie właściciela grotu? Przede wszystkim musimy dostać się do środka twierdzy. Nie wiem, jakie mają tutaj teraz zasady, bo dawno nie odwiedzałam tego miejsca. Ale mieszkańcy Leża niezbyt przychylnie patrzą na obcych w swoim domu. Porozmawiaj ze strażnikiem przy bramie i wyciągnij od niego, co by mogło załatwić nam wejście do środka. Tylko nie próbuj go przekupić. Reszta Archolos mogła cię przyzwyczaić do takich metod, ale tutejsi wyjątkowo tego nie lubią. Okej, widzę, że mamy z nią też sporo do pogadania. Pracujemy już od jakiegoś czasu, ale nigdy nic o sobie nie opowiedziałaś. Nie bez powodu. Po prostu nie lubię o tym rozmawiać. Są dwa typy ludzi. Tacy, którzy na dzień dobry wyłożą ci całą swoją historię i tacy, którzy po prostu wolą przejść od razu do konkretów. Co to za miejsce? To Wilcze Leże. Ostatnia twierdza należąca do rodu, który wiele lat temu władał całą wyspą. Wciąż zamieszkują ją potomkowie rdzennych mieszkańców wyspy i bardzo niechętnie ją opuszczają. Właściwie to im się nie dziwię. To ostatnie miejsce, gdzie mogą poczuć się jak w domu. Reszta została im odebrana siłą. Jak dla mnie, to i tak im się poszczęściło. Biorąc pod uwagę sytuację polityczną, Wilcze Leże to małe państwo w państwie. Mhm. Odebrana siłą? Co się stało? Co się stało? Powiem ci, co się stało. To samo, co z Warrantem. Królestwo Myrtany się stało. Przepłynęli tu na swoich wspaniałych okrętach i systematycznie odbierali wilczym synom kolejne skrawki ziemi. Wojna podobno trwała dość długo, ale zwycięstwo Myrtany z wielkim zapleczem wojskowym i gospodarczym było nieuniknione. Do dziś nie wiadomo, jak dokładnie doszło do rozejmu, ale mówi się, że jeden z przodków aktualnego władcy Ulryka wystosował list z prośbą o pokój. Chociaż lepiej się o nich nie dopytuj. To niezwykle drażliwy temat w tych okolicach. No nie dziwię się. Wilczy synowie? Też byłam zdziwiona, gdy pierwszy raz to usłyszałam. Tak po prostu nazywają swój naród rdzenni mieszkańcy Archolos. Tak, wiem. Wilcze Leże, wilczy synowie. Moim zdaniem też przesadzają z tymi wilkami. Ale ich naród, ich twierdza. To niech i nazwy ustalają sobie sami. No coś w tym jest. Skoro już pracuję dla twojego szefa, to może mogłabyś mnie czegoś nauczyć. Czemu nie? Zawsze to jakaś okazja do zarobku. Zarobku? No tak, a co myślałeś? Nie będę się męczyła za darmo. To pierwszy warunek. Drugi? Nie możesz być całkowitym fajtłapą. Czyli właśnie to chcesz mi pokazać. Jak być zręczniejszym. Zgadłeś. A jeśli mnie nie zdenerwujesz, to pokażę ci też, jak po mistrzowsku radzić sobie z zamkami i okradaniem innych. Spoko. Otwieranie zamków na mistrza. Dużo kasy chcesz i zero punktów nauki. Więc ci wolę właśnie punkty nauki dać. Może gdy to wszystko się już skończy, moglibyśmy przejść razem w jakieś spokojniejsze miejsce. Marvin, daj spokój. Mamy zadanie do wykonania. Nie czas teraz na głupie pytania. Mhm. No nie mam chyba tyle hajsu, chociaż... Naucz mnie mistrzowskiego otwierania zamków. Otwieranie zamków na tym poziomie to nie przelewki. Żeby szybko poradzić sobie z zamknięciem, musisz poświęcić dużo uwagi przy zapamiętaniu kombinacji. Jeśli już zaczniesz, to nie odchodź od kufra czy drzwi.
Po takim urwanym gmeraniu coś się w nich przestawi i podczas następnej próby będziesz musiał szukać nowej sekwencji. Naucz się odpowiednio trzymać wytrych, żeby zminimalizować ryzyko jego złamania. Wtedy będziesz mógł przepchnąć zatrzask nawet na siłę, co zaskakująco często jest skuteczne. Ciekawe. Dobra, to na razie tyle. Stój! W mury tego zamku wstęp mają jedynie wilczy synowie. Odejdź, bo będę zmuszony użyć siły. Co ty tu... Chyba mnie z kimś pomyliłeś. Nie jestem jednym z tych pod murami. Sądząc po twoim wyglądzie, śmiem wątpić. Dlatego możesz odwrócić się na pięcie i stąd odejść. Mam ważną sprawę do załatwienia w Leżu. Ta, ci poprzedni też twierdzili, że ich sprawa jest ważna. Jedzenia nam dajcie, dachu nad głową. I to najlepiej za darmo. Nie ma głupi. Żegnam. Co muszę zrobić, żebyś mnie wpuścił? Nic. Nie zadziała na mnie żadne przekupstwo. Pieniężne, alkoholowe czy cielesne. Jestem wilczym synem, a my jesteśmy nieugięci. Nie mówiłem o przekupstwie. Ja i tamta dziewczyna możemy się przydać. Nie jesteśmy takimi darmozjadami jak tamci. Aha, pewnie. Przynieślibyście dla mnie marchewki z pola, a ja z wdzięczności pozwoliłbym wam być. Zapomnij. Ostatnio napastowania tych tam trochę zelżały, więc nie mam zamiaru nikogo wpuszczać, bo znowu się zacznie. Puśćcie nas, my biedni. A tamtego wpuściłeś. To dlaczego nas nie? Nie ma mowy. Przecież nikt nie musi o tym wiedzieć. Człowieku, spójrz za siebie. Oni są zaraz obok. Choćby byli nie wiadomo jak pijani, zauważą, że przechodzicie przez bramę. Naprawdę z ich powodu jesteś tak nerwowy? Ludzie uciekający przed wojną cię przerażają? Nie, po prostu nie paliłem ziela od kilku tygodni, bo dotychczasowi hodowcy gdzieś zniknę... Dobra, nic nie mówiłem. Zostaw mnie już w spokoju. Dotychczasowi hodowcy zniknęli? Ta, dziwna historia. Czasami straszymy nią cywili, żeby byli bardziej posłuszni. Możesz mi ją opowiedzieć? Ech, Ulryk urwie mi głowę. Ale co tam? Może to cię przekona, że nie warto się kręcić w okolicy. Długa czy krótka wersja? No niech będzie może dłuższa. Długa. Na północ stąd znajdują się wiedźmie trzęsawiska. Nie są tak duże jak księżycowe moczary. Płytsze, potworów mniej. Ale ludzie i tak unikają ich jak ognia. Mówi się o mieszkającej tam wiedźmie, wyznającej jakieś zapomniane bóstwo ludu zamieszkującego Archolos jeszcze przed ludem Wolfzaka. Porywa dzieci i składa je w ofierze? Cholera wie, toż to wiedźma, jej nie zrozumiesz. W każdym razie, całe bagno jest obsiane ruinami domów z czasów Wielkiej Plagi, kiedy grupa zielarzy próbowała wynaleźć lekarstwo na chorobę. Od lat powszechnie wiadomo, że tamten teren świetnie się nadaje na uprawy wszelakiej maści roślin. Stąd, pomimo złej sławy, wielu alchemików chodziło tam pracować. O większości wszelaki słuch zaginął, a ci, którzy się odnaleźli, wrócili jacyś tacy inni, z zieloną skórą, nieobecni, niektórzy podobno z ranami, czy nawet bezkończni. Jakiś czas temu Ulryk rozkazał urządzić tam hodowlę bagiennego ziela. Wszystko przebiegało spokojnie. Rośliny rosły jak na drożdżach. Zbieraliśmy je, suszyliśmy i robiliśmy skręty. Wiesz, tutaj nie ma zbyt wielu rozrywek, więc musieliśmy coś sobie znaleźć. Po entuzjastycznym początku niektórzy pracownicy zaczęli znikać. Zaniepokojeni poszliśmy tam z całym oddziałem zbadać sprawę. Na miejscu okazało się, że szef grupy nie żyje. Gdy badaliśmy miejsce zbrodni, z wody wyszła armia ożywieńców. Niektórych byliśmy w stanie rozpoznać, ale inni wyglądali jak wyjęci z innej epoki. Już zaczęliśmy prosić Adanosa o wstawiennictwo, gdy z pomiędzy tłumu wyszła do nas piękna kobieta. Nie mogła mieć więcej niż 30 lat. Zdawało się, że ci wszyscy nie umarli jej słuchają. Mówię ci, jeszcze nigdy tak się nie bałem. Powiedziała nam, że mamy się wynosić, bo to jej ten. I zakłócamy spokój umarłych. Bez dalszej zachęty uciekliśmy najszybciej, jak to było możliwe. Cały czas śledzeni przez jej grupę.
Dali nam spokój, dopiero gdy weszliśmy do lasu przy jeziorze. Z daleka obserwowaliśmy, jak wracają na bagna i z powrotem znikają pod wodą. Tym sposobem pozbyliśmy się dostaw ziela, ale przynajmniej żyjemy. Aha, ty tak na serio? Pogięło cię? To wersja do straszenia gawiedzi. Pracownicy pewnie dostali lepsze oferty pracy gdzieś w mieście, więc i uciekli. Co prawda, trochę to dziwne, że nawet szef grupy sobie poszedł, bo dużo mu płaciliśmy. Ale nie będziemy wszczynać śledztwa w sprawie paru robotników. Ech, ale bym sobie zapalił. Niestety nie umiem znaleźć nikogo, kto poprowadziłby uprawy. Dobra, bo się rozgadałem. I nie wiadomo, co tamtym przyjdzie do głowy. Idź już sobie. Okej. Próbowaliście ich przegonić? Niestety, Ulryk nie chce używać przeciwko nim siły, a słowa nie działają. Zresztą po co ja ci to mówię? Idź stąd, bo jeszcze tamte darmozjady sobie pomyślą, że można ze mną dyskutować. Dobra, no to zobaczymy, co Ivy na to powie. Z tego będzie. I jak poszło? Dowiedziałeś się czegoś? Strażnik nie chce nas wpuścić przez tych koczujących biedaków. Twierdzi, że jeśli nam pozwoli wejść, to zaraz cała reszta zacznie szturmować bramę. W takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak się ich pozbyć. Albo znaleźć jakieś inne miejsce do koczowania. Poradzisz sobie z tym, prawda? Ja spróbuję dowiedzieć się czegoś o Bełcie od ludzi przy tej chacie. Wyglądają mi na jakichś łowców. Spróbować nie zaszkodzi. No dobra. To przecież oczywiste. Tak, oczywiście Lucy sobie tutaj idzie i chyba będzie szła do... No nie, panie idą sobie chyba pogadać. Dobra, moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten materiał, no i w kolejnym spróbujemy się dostać do Wilczego Leża. Jest to nasze zadanie główne, także zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Trzymajcie się i cześć! Tajemnica.